Cześć, jestem Natalia. A jestem Maciek, szerzej znany jako Mieszko. Studiujemy w Wojskowej Akademii Technicznej Elektronikę i Telekomunikację. Jesteśmy już na trzecim roku. Ale jesteśmy na innych speckach. Tak. I dzisiaj pokażemy Wam, jak wygląda nasz dzień w Wojskowej Akademii Technicznej. Pododdział baczność, prawo zwrot. Za mną, marsz! Tak to mniej więcej codziennie wygląda, a teraz zaraz udamy się na zajęcia politechniczne. Zaraz udamy się na śniadanie do środka, zobaczymy, co dzisiaj dla nas przygotowano. Także chodźcie z nami. Jak stołówka nie ma obciążenia, to po prostu panie działają na jedną kolejkę i tak musieliśmy przejść kawałek. Ja dziękuję, kolega weźmie za mnie. Ja przygarnę dwie. Już pobieramy to śniadanie, to zacząłem stresować tym zajęciem z logistyki, wiesz? Jak widać, każdy może wybrać coś dla siebie. Oprócz tej stołówki mamy jeszcze dwie inne, na których jedzą pozostałe kompanie. Bardzo polecam śniadanie u pani Ali. Bardzo. Zaraz zaczynam laboratoria na wydziale. Zaczną się wejściówką, czyli tak jak na każdych laboratoriach. Jest to krótkie sprawdzenie wiedzy, przygotowania do danej laborki. Chodźcie to zobaczycie, jak to wygląda. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Proszę przygotować kartki. Dostajemy trzy krótkie pytania i jak widzicie, musicie się trochę przygotować. Później dopiero zaczynamy część praktyczną. Jesteśmy teraz w Zakładzie Systemów Informacyjno-Pomiarowych, który profiluje moją specjalność, metrologię. I zaraz pokażę Wam, jakie zajęcia odbywają się w pracowni cyfrowego przetwarzania sygnałów. Na chwilę obecną moja grupa ma tam programowanie mikrokontrolerów, także zapraszam. No hejka. Dzięki, że mi zrobiliście moje miejsce ulubione. O, no i działa. Proszę bardzo, nawet nie musiałem nic robić, tak? Dobra, czyli losowa się cały czas wyświetla, tylko jeszcze nie potrafimy tego zatrzymać, tak? No to w tej chwili zobaczymy, w którym miejscu kod się nie zawiesił. Jak widać, już nie jestem w mundurze, tylko w stroju sportowym, tak więc zaraz będę miała WF. Znajdujemy się teraz na obiektach sportowych Studium Wychowania Fizycznego i chodźcie, pokażę Wam, co znajduje się w środku balonu. Aktualnie WF mają trzy grupy. Jedna grupa ćwiczy właśnie przeskoki przez skrzynię, tu druga grupa ćwiczy cross workout. Jedna jeszcze jest w trakcie omawiania, ale będą ćwiczyć jakieś ćwiczenia ogólnorozwojowe. No ja teraz lecę do swoich. Na razie. Znajdujemy się teraz w Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej. Jak widzicie, za mną na dużej hali odbywają się teraz zajęcia z siatkówki, a także zaliczenie z szybkości 4x10. No i zaraz Wam pokażę, co jeszcze mamy tutaj ciekawego w naszym studium. Tutaj jest siłownia, na której trenują nasi trójboiści siłowi, a także ogólnie studenci, którzy mają taką ochotę spędzić wolny czas. No i odbywają się tam też zajęcia programowe właśnie teraz, także... O, i Gabi zalicza brzuszki.
Tutaj mamy salę do sportów walki, na której uczymy się samoobrony, uczymy się także walki przeciwko uzbrojonemu przeciwnikowi, no i ogólnie jak obezwładniać kogoś, kto nam zagraża, na przykład nożem. No i została nam ostatnia sala, mała hala. No, z tego miałem piątkę, także byłem mocny w to. W tym budynku poza tym znajdują się sala do fizjoterapii, mamy stanowiska do ergometrów na górze, strzelnicę pneumatyczną, na zewnątrz mamy też balon wyłożony tartanem, na którym mogą trenować nasi lekkoatleci nie tylko w lecie, ale też w zimie. Mamy boisko do piłki nożnej pełnowymiarowe, boiska do siatkówki, boisko do koszykówki, korty tenisowe, pływalnia, która na razie jest niestety w remoncie, ale od następnego semestru już będzie można z niej śmiało korzystać. Do kompleksu sportowych należą też ośrodek w Zegrzu, na którym możemy nauczyć się żeglarstwa. Lekceważnie teorii żeglowania. Ona jest kluczem do tego, żeby dobrze i bezpiecznie żeglować. Zły ubiór to jest katastrofa, na morzu szczególnie. Także bezwzględnie w biurze żeglarskim to nakrycie głowy. Czapka. Dobieg do szóstej, 10 metrów. Drogi? Daję. Zadowoleni? Daję. Jak? Daję. Dobra, to samo robię. Ocena bardzo dobry, trafić wszystkie cele, dobry trafić oba cele, w tym cel numer jeden, dostateczny trafić jeden cel. Zaraz będziemy strzelać z pistoletów maszynowych. Zmiana na linii wyjściowej, zbiórka! Aktualnie znajdujemy się w klubie VAT. Nie jest to klub do imprezowania, ale chcemy Wam pokazać tutaj kilka sekcji, do których będziecie mogli uczęszczać w wolnym czasie. Ja na przykład jestem członkiem sekcji szachowej i tą sekcję pokażemy Wam jako pierwszą, także chodźcie z nami. No, Lajka. Cześć, dobrze, że jesteś. Zdarzenie dla Was. Co tu zagrać czarnymi? Chyba nie jest jakieś tam trudne. Hetman na A3 będzie. Bardzo dobrze. I w momencie, jak biały zabije hetmana, dostaje pięknego mata końcem. Pan twoich dwóch ruchach. Bardzo dobrze. Dzięki. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Znajdujemy się teraz w sali tradycji Wojskowej Akademii Technicznej. Jak każda szkoła oficerska, dziedziczymy tradycję po szkole rycerskiej. Działa też tutaj koło historyczne, z którego są nasi koledzy. Można nam pokazać coś? Posterunek. Masz! Na ramię. Broń! Zawsze mi się ich czapki podobają, bardzo fajne. Dobra, chodźcie dalej. O, słyszycie? Tam za drzwiami już trenuje nasz chór akademicki. To jest ulubiony z moich chórów akademickich, ja słyszałem ich dużo, także zapraszam was, żebyście zobaczyli. Kto gada, tak gada, kto gada, tak gada, kto gada, żeby gadać tam, kto gada, tak gada, 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 kto g
sekcję dla uzdolnionych artystycznie. Teatr Zirkonia, który jest naszą dumą i warto spoglądać jego spektakle. Zapraszamy. W czekoladzie. Pięści poszczę! Nie jem wcale! Cóż mi szósty za różnica? Nigdy się tu nie najadłem. Maszko, nigdy się tu nie najadłem. No nie jadłem, Krzysiąc. Prawda zawsze prawdę znaczy. Cały tydzień z wami byłem, jadłem, grałem, no i piłem. Jasne mówią, to się stanie, gdy ostatnie padnie zdanie. Lecz musimy po kolei. Och, kończ weź. Wstydu oszczeń! Łownicki w Potowie by tak dobrze tego nie powiedział. Teraz scena na woli na pewno będzie ich. Teraz pokażemy wam planszówki. Cykliczny event samorządu organizowany przez Samorząd Studencki Wojskowej Akademii Technicznej, który cieszy się bardzo dużą popularnością. Jeżeli chodzi o planszówki, jest to nasz flagowy event, jeżeli chodzi o samorząd studencki. Obecnie mamy już 14 edycji planszówek za sobą. Normalnie studenci przychodzą tu u mnie, zdarzało się edycje, kiedy było studentów 100. Zdarzały się też takie, kiedy było ich 500-600. Tak, wszyscy wiemy, że szachy to jest najlepsza planszówka. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Tutaj znajduje się mały zakątek artystyczny. Tutaj jest koło artystyczne Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie głównie spełniają się nasi malarze, ale nie tylko, mamy też kilku innych plastyków. Jak widać, w naszej akademii nie wszystko musi być w kolorze moro. To nie tylko można kontynuować swoją pasję z malarstwem, ale z tego co wiem, to są tu prowadzone warsztaty malarskie, na których można się nauczyć wszystkiego od podstaw. Jeśli gracie na jakichś instrumentach, to możecie dalej kontynuować swoją pasję i zapraszam do naszej orkiestry. Nasza orkiestra ma pełny zasób szlagierów. Jest to miejsce, gdzie jest pełno wrażeń. Możecie tu spędzać każdą swoją wolną chwilę. Ponadto samorząd organizuje tutaj też potańcówki, noce filmowe, czasami przyjeżdża też teatr, więc nie ma jak się nudzić. Jakby nie patrzeć, jest to miejsce, w którym dużo osób spędza wolny czas, w którym możemy się rozwinąć, a pan kierownik dba o to, żeby klub był przyjaznym miejscem dla każdego. Dzięki, na razie. Do zobaczenia. O, chłopaki już podłączyli, bo są kotami elektroniki. No, wiesz, nagrywasz to teraz bez dźwięku. Nagrywam z dźwiękiem czy bez dźwięku? Dźwięku. To się wycina. Tak, to się powycina. Chyba sobie jednak poradzą, także no cóż, to ja oddaję kamerę już panom. Dziękuję bardzo.